i wyjaśnia także swoje decyzje w ostatnich spotkaniach. Rzutu rożnego Głowacki na Pieczary, ale z 5 metra wznowią Szeliga. Głowacki. Głowacki za linię obrony, jest Maciejewski, Maciejewski sam na sam, ale broni to kapitalnie Sasiak. Jeszcze próbował dobić Mariusz Sławek, Pieczara, Pieczara, lewa noga przy słupku, lewym jeszcze Maciejewski, ale nie zmieścił tej piłki w bramce. Jeszcze Wolski, Głowacki do Szczepanka, nadal Głowacki, Głowacki wypuszcza prostopadle Maciejewskiego, ale szybciej Sasiak. Na lewej poszedł Wolski, który teraz przy futbolówce mija rywali. Piękne podanie prostopadłe do Kotwicy. Kotwica na pole karne, zablokowane to zagranie. Jeszcze piłka trafiła ostatecznie. Wznowili Stalowcy. Szeliga z dystansu. Szeliga i ledwo to obronił Sasiak. To już druga taka próba. Jeszcze Błękitni. Dośrodkowanie. Wybija Kostkowski, ale piłka trafia pod nogi zawodnika Błękitnych. Dalej Pieczara, Kotwica, ale przewinienie Pieczary i będzie czerwona kartka za drugą żółtą. Więcej od Stali, tylko więcej generalnie, patrząc na to, co było w pierwszej połowie. No ale to zrozumiałe, że skoro Stal gra w 10, to i większe posiadanie piłki w zawodników ze Stargardu. Bardzo czujnie Kaczorowski, bo to podanie prostopadłe. Szczepanek w kierunku Sławka, ten na klatkę piersiową, odegrał do Głowackiego, ten dośrodkowuje, strzał głową i broni to Sasiak, bardzo dobra okazja dla także Maciejewskiego, Wolski wybiera, jednak Sławka na lewej stronie, ten do Wolskiego, Wolski, gol, 1-0, Bartosz Wolski strzela swoją premierową bramkę w barwach. Panek może wypuścić Maciejewskiego, to też czyni, troszkę wyrzucony, jest Sławek z lewej strony, do niego to zagranie, Sławek 2-0, ależ to rozklepali Stalowcy. Głowacki do Maciejewskiego, Maciejewski dobrze przyjął piłkę, jeszcze się przy niej utrzymuje, Maciejewski, ale nie ma gola, mimo to, że piłka Mateusza Stolarskiego. Tymczasem Błękitni. Okazja dla gości. Bochna kontra. Kaczorowski pewnie łapie piłkę. Golkiper Stali. Uruchamia na prawej stronie Andrzejewskiego. Jeszcze strzał z dystansu i obok bramki strzelał Polkowski po raz drugi w tym spotkaniu. Teraz ponownie mruk. Ponownie długa piłka i dwóch zawodników Błękitnych. Nie wychodzi z bramki Kaczorowski i bramka dla Błękitnych. 2-1. Marczuk wypuszcza sobie piłkę, jest w środku Sławek, nadal Marczuk. Marczuk na prawą nogę, Marczuk, ale ponad bramką. Obraca się z piłką Polkowski, bliski odebrania futbolówki. Skrzecz, Szeliga wybija, piłka za linię obrony, szansa dla Błękitnych. Nie podniósł chorągiewki i sędzia asystent. Walków. Walków do środka, gra na jeden kontakt, Walków broni to Kaczorowski i dobrze ewentualną dobitkę, jeszcze walczył Błękitni, teraz błąd defensywy, błąd Andrzejewskiego, Gąceż sam na sam, jednak podaje do Skrzecza, Oktawian Skrzecz, Skrzecz przekłada piłkę, ale nie oddał strzału na bramkę. Zagranie do środka, ponownie gra na jeden kontakt, strzał i broni to Kaczorowski. Dośrodkowanie. Jest Polkowski na prawej stronie. Jeszcze Polkowski! I bramka dla Błękitnych, 2-2.